Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, dzisiaj będzie krótko. Dlaczego, to opowiem na końcu. Zacznę od tego, że wczoraj było świętego Mikołaja i w związku z tym ukazał się wiersz nieznanego autora. Rozmowa między świętym Mikołajem a Zbigniewem Ziobro. Spytał Mikołaj, a byłeś grzeczny? Utrzymywałeś dystans społeczny? Dbałeś o zjednoczoną prawicę? A na to Zbigniew. Trochę się wstydzę zadać ci, święty, jedno pytanie. Co ja od ciebie dzisiaj dostanę? Czy stanowisko jeszcze ważniejsze? Czy też w historii poczesne miejsce? Mikołaj na to. Nie to i nie to. Bo na twój prezent w niebie jest weto. I ruszył. Widziano go pod Wrocławiem. Szkoda, że Zbyszka tutaj zostawił. Tak kończy autor wiersza. Wiersz. Proszę państwa, w ubiegłym odcinku, w ubiegłym tygodniu zadałem pytanie, jak, korzystając z łodzi, przewieźć na drugą stronę rzeki panią Szydło, pana Morawieckiego i pana Ziobro w nawiązaniu do słynnej zagadki o przewożeniu wilka, kozy i kapusty. I takie oto otrzymałem różne odpowiedzi. Tych, które mówią o tym, żeby dziurę zrobić w łodzi, tam, żeby ich zatopić, że to ja nie cytuję, bo to jest niehumanitarne. Natomiast zacytuję państwu dwie odpowiedzi. Musi ich przewieźć szybko, bo na niebie ukazała się błyskawica. Tak napisał lub napisała Holendium 17. I druga odpowiedź, znaczy to nie jest właściwie odpowiedź, tylko pytanie. Proszę określić, kto jest wilkiem, kto owcą, bo kto kapustą, to jasne. Znaczy dla tego autora tego wpisu. Dlaczego dziś będzie tak krótko? Dlatego, że przygotowywaliśmy na dziś piosenkę, której nie zdążyliśmy zrobić, bo będzie teledysk. Pierwszy raz w życiu ja wystąpię w teledysku, a jak to przygotowywaliśmy, to teraz państwo chwileczkę zobaczycie. Duszam rękami. Ale bez szaleństwa, zdejm okulary. Gotowy? No. No jedziemy. Do ciebie. Tak, do mnie śpiewasz. Człowiek się uczy cały czas, prawie jak pan prezydent. Dobrze, uważaj na playback. Nie pomimo wiedzy chyba zgasł, lub tylko go nie widzę. A Jan mi mówi, ucz się grać, doprawdy nie rozumiem. Chciałoby się rzec, no kurczę mać, przecież ja grać już umiem. Bardzo dobrze, to będziemy stali. Dobra. Wystarczy. No. Do zobaczenia za tydzień.